Największe kłamstwa w historii. Rok 2013. Legenda Lensa Armstronga. Wszystko zaczęło się w 1999 roku we Francji w Puy du Fou. 3 lipca kolarze walczyli z czasem w prologu, kwalifikacjach do Tour de France. Bez faworytów. Tylko kilometr do mety. Armstrong rzeczywiście jest mocny. Świetnie mu idzie. Wygrał czasówkę. Nieznany Amerykanin przejechał 7 kilometrów w ciągu 8 minut i 2 sekund. Pierwszy raz w życiu zdobył żółtą koszulkę. Co czuję? To nie do wiary, nie wiem. To mój problem. Nie umiem opowiadać historii. Niewiarygodne. Jak wyjaśnić tak niebywały wyczyn? Ten Teksańczyk wracał do zmagań po 2 latach leczenia uogólnionej choroby nowotworowej, wykrytej, gdy miał 25 lat. Jego historia wzruszała. Ameryka miała nowego bohatera, a prasa zachwycała się tempem jego powrotu do zdrowia. Podczas jego choroby należałem do 2 dziennikarzy na świecie, których wpuszczono do jego sali. Nie miał włosów. Na jego głowie widziałem podkowiastą bliznę po trepanacji i usunięciu guza mózgu. Przeżył. Idealny bohater Amerykanów. Był ich rodakiem, utożsamiali się z nim, pokonał nowotwór. Już w 1993 roku wygrał Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. Zaczynał od triatlonu. Od 19 roku życia odnosił sukcesy w kraju jako zawodowiec. 5 razy wystartował w Tour de France. W tym 3 razy się wycofał. Przed chorobą w 1995 roku zajął dopiero 36 miejsce, więc w Tour de France prezentowano go jako outsidera. Był znany jako uczestnik wyścigów jednodniowych, ale przenigdy jako zwycięzca Tour de France. W kuluarach nikt nie wierzył, że lider zespołu US Postal ukończy wielką pętlę. Z etapu na etap wypadał coraz lepiej. Po 10 dniach zaczął się etap górski. Z Grand Bornand do Sestriere. 5 wzgórz i szczyt na wysokości 2000 metrów. Wiedząc, że podjazdy nie są jego mocną stroną, eksperci nie spuszczali z oka jego żółtej koszulki. Tour de France. Tour de France ze wszystkimi tymi wzgórzami, codziennie, to zupełnie co innego. Armstrongowi niełatwo dotrzymać kroku. Wspierany przez grupę kilka kilometrów przed metą, dziwnie łatwo odłączył się od peletonu. Komentatorzy nie posiadali się ze zdumienia. Jest dla nich zbyt mocny. Wyszedł na prowadzenie sam. Dzisiejszy etap był dla niego za łatwy. Armstrong trochę popsuł Tour de France tym swoim młynkowym stylem. Myślałem, to niemożliwe, kiedy patrzyłem, jak zwalnia na wirażach na stokach Sestriere. Osłupiałem, gdy przekraczał metę. Wielu dziennikarzy w pomieszczeniu dla prasy biło mu brawo, a ja siedziałem jak wryty. Patrzyliśmy jedni na drugich w oszołomieniu. Świetnie, ale... pozostały wątpliwości. Za Atlantykiem ktoś jeszcze nie wierzył własnym oczom. Betsy Andreu, żona jednego z członków zespołu Armstronga. Jako wprawna obserwatorka podejrzewała, że w drużynie męża coś się dzieje. Frankie był tylko pomocnikiem. Jako pierwszy podjechał do Sestriere. To do niego nie pasowało. Rozzłościłam się i zadzwoniłam do niego tamtego wieczora. Był bardzo zmęczony.
he was very tired. Powiedziałam, and I said, Frankie, nie jesteś góralem, o co chodzi? What the hell's going on? A on na to, nie chcę o tym rozmawiać. Pokłóciliśmy się. Zapaliła mi się czerwona lampka. Nie wierzę w to, co widzę. Coś tu nie gra. A Lance ukręcił sprawie łeb. Media nie ukrywały, że tak spektakularny sukces budził ich wątpliwości. Czy Armstrong brał doping? Czy leczenie nowotworu dało mu przewagę? Coś musiało się stać. Wkrótce wyszły na jaw pierwsze fakty. Tydzień po etapie w Sestriere. 20 lipca 1999 roku Le Monde napisał, że wykryto u niego kortykosteroid, hormon poprawiający fizyczną i psychiczną sprawność sportowców. Mistrz musiał się tłumaczyć. Nie brał pan leków od 96? Zgadza się. Ani kortykosteroidów? Powtarzam, pierwsze słyszę. Wynik badania pojawił się w najgorszym momencie. Organizatorom i Międzynarodowej Unii Kolarskiej zależałoby zatrzeć pamięć afery Festiny z 1998 roku. Rok wcześniej wydarzył się być może największy skandal w historii sportu, który wzburzył całą Francję. Przed rozpoczęciem wyścigu celnicy zatrzymali na granicy z Belgią autokar Festiny pełen kapsułek, strzykawek i tabletek. Sędziowie śledczy dokonali na Tour de France przeszukań i zatrzymań w grupie Festiny. Kolarze strajkowali, a wszyscy byli w szoku. To była katastrofa. Dwie trzecie zawodników nie ukończyło wyścigu. Jego dyrektor miał problem z organizacją finału w Paryżu. Kraj ogarnęła konsternacja i przerażenie. Co tu się dzieje? Co to za sport? Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Sport? Rok później Unia za wszelką cenę chciała uniknąć skandali dopingowych. Rok temu przeszliśmy katastrofę. Potrzeba nam roku bez pozytywnych wyników, zwłaszcza na szczytach. Wyścig musi być czysty. Nazywali go wyścigiem odkupienia. Miał być idealny, bez zastrzyków. Na scenę miała właśnie wkroczyć nowa kluczowa postać, Hein Verbruggen, prezydent Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Prezydent powiedział, możemy to zatuszować. Powiemy, że miał kontuzję i podaliście mu ten środek. Nie martwcie się, załatwimy to. Jak usprawiedliwili obecność kortykosteroidów w moczu zawodnika, gdy twierdził, że nie brał leków? Mieli problem. Grupa wpadła w panikę. Armstrong też. Podczas rozmów z Heinem Verbruggenem, Armstrong ustalił jednak, że przedstawi zaświadczenie stwierdzające, iż potrzebował steroidu z powodów medycznych, podczas gdy wykorzystywał je do oszustwa. Następnego dnia komunikat Unii oczyścił lidera z zarzutów. Kolarz stosował semalit, maść z triamcynolonem na alergię skórną. Przedstawił receptę UCI. Tymczasem odnotowano, że podczas kontroli pod koniec prologu nie zgłosił uleczenia, a więc kłamał. Natychmiast po oświadczeniu Unii, 4 etapy do końca wyścigu, zaczął wygładzać swoje kłamstwo. Pytano, czy brał pan leki. Zaprzeczył pan. To mylące. Można pomyśleć, że pan skłamał. Takie pytanie na pewno zadają wszyscy. Czy leczy się na nowotwór?
Oczywiście, że nie. Mogę podać ostatni dzień terapii, a zapewniam, że nie byłem wtedy tutaj. Cele Międzynarodowej Unii Kolarskiej i Armstronga zbiegły się. Lance chciał wygrać, a Unia chciała mieć czystego zawodnika, który brnął w kłamstwo. Jak wiemy, z biegiem lat relacja ta się skomplikowała, ale tamtego roku UCI zatuszowała doping Armstronga. Na tych kłamstwach narosły kolejne. Teraz nic nie stało na drodze Armstronga do zwycięstwa na polach elizejskich. W ciągu kilku dni wygrał swój pierwszy Tour de France i rozpoczął panowanie jako król wielkiej pętli. Jednak jego triumf zaskakiwał i zastanawiał. Jaki trening do tego doprowadził i jaką prawdę skrywa legenda? Tymczasem Armstrong dobrał potajemnie wspólników zaawansowanego systemu dopingowego. Zaczęło się od spotkania. W 1995 roku, gdy zaczynał kolarską karierę, poznał kogoś, kto miał zadecydować o jej przebiegu. Armstrong nie rozumiał, jak mógł pokonać zawodnika lub drużynę, a trzy tygodnie później w większych wyścigach zostawał w tyle. Zapukał więc do drzwi słynnego doktora Ferrariego. W latach 90. w kręgach zawodowych przewijało się nazwisko Michele Ferrari. Ten dyskretny Włoch uchodził za geniusza dopingu. Tyler Hamilton, prawa ręka Lensa w US Postal, spotkał dobrego doktora kilka razy. Był bardzo inteligentny. Znał fizyczne i dopingowe aspekty kondycji. Trenować w określony sposób i utrzymywać wagę. Waga była ważna. Musieliśmy bardzo uważać, ile jemy. Michele Ferrari nas pilnował. Niesławny włoski doktor opracował dla Armstronga szyty na miarę program dopingowy na bazie najsilniejszych znanych substancji. Kortyzonu przeciwko bólowi i zmęczeniu. Testosteronu do stymulacji siły woli. Steroidów do budowania masy mięśniowej. Hormonu wzrostu, by poprawić wydajność, a przede wszystkim rewolucyjnej, nowo odkrytej erytropoetyny. Służyła ona namnażaniu czerwonych krwinek w organizmie. Działała jak paliwo rakietowe. To dawało więcej siły na prawidłowy trening następnego dnia. Na zawody jechałeś w pełni sił. Wjeżdżając co dzień na ten sam stok, miałeś wrażenie, że jest mniej strony. Ten dopingowy arsenał uczynił z lidera US Postal wszechmocną ludzką maszynę. To jeszcze nie wystarczyło do zwycięstwa. Mistrz musiał doprowadzić do perfekcji swoje kłamstwa. Oszustwo nie dotyczyło tylko środków, lecz wszystkiego innego. Nie chodziło o sam doping, lecz o system. Kto razem ze wspólnikami najlepiej kłamał i zacierał ślady, ten wygrywał. Gdy w 1998 roku postanowił podbić Tour de France, rok wcześniej stworzył w tym celu bezwzględnie lojalną grupę pod auspicjami US Postal Service. Jej szefem uczynił równie ambitnego Johanna Bruyniela, kolarza z Belgii. Nadszedł czas, gdy każdy chciał stosować doping. Na szczytach wszyscy się na to godzili, więc utrzymywano to w największej tajemnicy.
Każdy kolarz realizował program dopingowy opracowany przez doktora Ferrariego, by najlepiej przysłużyć się zespołowi i liderowi. Na samym szczycie powstał finezyjny plan, dzięki któremu działały wszystkie elementy zmowy służące doprowadzeniu pracy zespołu do perfekcji na Tour de France, który jest istną kolarską ligą mistrzów. Widzimy grupę US Postal. Grupa US Postal co roku ukrywała na Tour de France działalność dopingową. Jadą spokojnie za tymi, którzy oderwali się od peletonu. Jak udawało im się zaopatrywać w niedozwolone substancje po aferze Festiny? Mieli w tym procederze tajemniczego wspólnika. Lance miał ogrodnika, Filipa, który lubił jeździć motocyklem. Ustalili wcześniej, że będzie pojawiał się w określonych miejscach podczas wyścigu i dowoził grupie erytropoetynę. Mieliśmy ją w rękach najwyżej przez godzinę. Zrobienie zastrzyku po każdym etapie z dala od ciekawskich spojrzeń zabierało tylko kilka minut w pokoju hotelowym. Sam zastrzyk trwał 10-15 sekund. Wrzucaliśmy później strzykawkę na przykład do pustej puszki po coli, zgniataliśmy ją, żeby wyglądała jak śmieć, ale każdy drużyny wkładał ją do plecaka i wyrzucał. Potajemnie, co było bardzo ważne. Teraz należało unikać wykrycia środków w badaniach. W ciągu 7 lat panowania US Postal, Lance i jego grupa przechodzili je dziesiątki razy. Aby uniknąć wykrycia podczas planowanych i nieplanowanych kontroli, stosowali różne strategie, jakby bawili się w policjantów i złodziei. Kolarze opanowali sposoby unikania i fałszowania badań. Znasz na pamięć farmakokinetykę tych środków. Wiesz, że zdołasz je ukryć w ciągu 20-25 minut dzięki manipulacjom i podstępnym zabiegom. Nie były dostępne rzetelne badania wykrywające hormon, a jedynie wykazujące liczbę czerwonych krwinek rosnącą przy jego przyjmowaniu. Początkowo badano poziom hematokrytu i eliminowano kolarzy, u których był on podejrzanie wysoki. Jeśli poziom hematokrytu wynosił ponad 50%, zawodnik prawdopodobnie stosował doping. Jeśli był niższy, nie dało się tego wykryć. Jeśli poziom hematokrytu był za wysoki, kolarz musiał go obniżyć, a to może potrwać. Czasem, kiedy zawodnicy zbliżali się do granicy 50%, a wcześniej rano odbywała się niezapowiedziana kontrola antydopingowa, lekarze byli gotowi na podanie im całego worka soli fizjologicznej, żeby obniżyć poziom hematokrytu. W 2000 roku, po zwycięstwie Armstronga, UCI umiała już wykrywać erytropoetynę. Dyrektor wyścigu wezwał zawodników, by im to oznajmić. Kto zaryzykuje teraz, by grać z ogniem? Badanie pojawiło się jednak za późno. Przezorni lekarze grupy od miesięcy wiedzieli, jak je obejść. Gdy taki doping stał się dla kolarzy trudniejszy, przeszli do transfuzji. W czerwcu tego samego roku, tuż przed Tour de France, Armstrong i Bruyniel zabrali Tylera Hamiltona do Hiszpanii na dalsze lekcje technik dopingowych.
Polecieliśmy prywatnym samolotem do Walencji. Obsługa i lekarze grupy na nas czekali. Zawieźli nas do hotelu na uboczu. Weszliśmy na trzecie piętro, położyli nas na łóżkach, wbili grubą igłę w ramię i pobrali po wielkim worku krwi 400 lub 500 ml. Lekarze zabrali tę krew i w połowie Tour de France przetoczyli nam ją z powrotem. Machina kłamstwa działała bez zarzutu. Członkowie koterii nie mogli pozwolić na dezercję. Najmniejsza samowola czy wyciek do prasy, a cały mechanizm by stanął. Dlatego szef wprowadził terror, by zmusić zawodników do milczenia. W dziedzinie oszustwa wygrywa najbezwzględniejszy mafiozo, który stosuje zasadę omerty. Właśnie tak to działa. Jeśli wszyscy są w mafii, wygra największy bandyta. Presja zaczęła się wewnątrz grupy. Wspierany przez pomocników i obsługę, Armstrong działał jak ojciec chrzestny. Gdy Lance był liderem, doping stanowił klucz ich sukcesu. Zmuszał ich do tego zastraszaniem. Nikt nie miał ochoty wkurzać szefa, mówił. Wszyscy to robią, więc my robimy to samo. Tak po prostu. A jeśli ktoś wyłamywał się z programu dopingowego, musiał mieć się na baczności. Kilka tygodni przed Tour de France 1999 roku Betsy znalazła e-mail Lensa do jej męża. Pisał: nie wejdziesz do ekipy, nie umiesz współpracować, nie robisz tego, co trzeba, masz negatywne nastawienie. Czytam to i mówię: Frankie, wszyscy cię lubią. Co to znaczy, że nie umiesz współpracować? A on na to: znasz Lensa. Nie chciał przyznać, że to znaczyło: nie chcesz brać dopingu, spotkać się z Michelem Ferrarim i zrobić tego, co trzeba, żeby wejść do ekipy. Rok później po wyścigu Frankie Andreu został wyrzucony z US Postal i porzucił zawodową karierę. Tymczasem Armstrong nadal stosował politykę zastraszania i narzucił milczenie całej grupie. Panowała zmowa milczenia, zastraszali ewentualnych oponentów rzucanymi tu i ówdzie słówkami. Takie nękanie nie wymaga wiele. Christophe Basson należał do tych rzadkich zawodników, którzy sprzeciwili się szefowi. W 1999 roku, podczas swojego pierwszego Tour de France, pan Czysty, jak go nazywali, doniósł prasie o dopingu w grupie. Był szefem, bo budził strach, a nie dlatego, że go akceptował. Wiedzieli, że może zniszczyć im karierę. Jeśli mu się postawiłeś, wypadałeś z gry. Co gorsza, jeśli ty wypadłeś, to on zostawał, bo nawet ludzie, którzy się z nim nie zgadzali, brali jego stronę. Przez 10 etapów tamtego Tour de France, gdy drużyna spokojnie mknęła ku zwycięstwu w Alpe d'Huez, postanowił się wyłamać, ale szef prędko przywołał go do porządku. Złapał mnie za ramię i wyrzucał mi, co tylko mógł, że zniszczę kolarstwo, że powinienem odejść, jeśli mi się tam nie podoba. Wtedy się poddałem. Był koniec. To mnie zabolało. A oni nie zamierzali przestać, więc stwierdziłem, że dla mnie to koniec. Następnego dnia Christophe Basson odszedł, Armstrong wygrał. Sygnał był jasny. Nie podważa się władzy szefa.
Jeśli sądzi, że sport tak działa, to się myli i lepiej, żeby odszedł. Mając grupę pod kontrolą, gotową na każde skinienie, Armstrong mógł być spokojny o swój sekret. Zdołał go utrzymać podczas całej swojej kariery tylko dzięki współudziale możnej instytucji. Unia mogła to powstrzymać już w 1999. Problem tkwił w niej samej. Wiedzieli o wszystkim. Robili wyjątki dla kolarzy. Wyniki badań Lensa kilka razy wyszły pozytywnie. Anulowano je. W tamtym czasie Międzynarodowa Unia Kolarska skupiała wszystkie zadania w swoich rękach. Promowała sport, decydowała o kontroli zawodników i o karach. Dlaczego zmówili się z Armstrongiem? Co poza Tour de France łączyło teksańskiego mistrza i Międzynarodową Organizację Sportową? Po pierwsze, pozostawał w relacjach z byłym trenerem, Jimem Okowicem, chrzestnym swojego syna Luka. Okowic zarządzał finansami na zlecenia Heina Verbruggena, byłego prezydenta UCI. Już wtedy wystąpił konflikt interesów. A co bardziej niepokojące, w 2002 roku Armstrong przekazał Unii darowiznę w wysokości 100 tysięcy dolarów. Unia usprawiedliwiała przyjęcie pieniędzy od kolarza, twierdząc, że posłużą programom młodzieżowym i usprawnieniu kontroli. Ten newralgiczny element uczciwego sportu pozwolił Armstrongowi kłamać i ukrywać doping. Przywileje zapewniały mu nie tylko datki. Sława Amerykanina z tak wspaniałą historią odnowiła kolarski świat i przyciągnęła rzesze widzów. Co Armstrong zrobił dla UCI? Właściwie wszystko. Był Amerykaninem, więc umiędzynarodowił ten sport, pokonał nowotwór i założył fundację na rzecz chorych. Co za wspaniały człowiek. Firmy komercyjne, które czerpały zyski z historii amerykańskiej drużyny, przyjechały na Tour de France i opanowały go na 7 lat. Amerykanie szaleli teraz na punkcie kolarstwa i Tour de France, a sponsorzy otwierali portfele. Jego agent negocjował z takimi jak Track, Discovery Channel, Oakley i Nike. Pozyskał Nike dla kolarstwa. Pieniądze też. Korporacja przekazała miliony dolarów. Kłamał, ale zyski jego dyscypliny były prawdziwe i zapewniły mu ochronę całej machiny. Kłamstwa uczyniły go nietykalną gwiazdą, międzynarodowym bohaterem. Kochał sławę. Umawiał się ze sławnymi osobami i obracał się wśród nich. Z drugiej strony politycy kochali Armstronga ze względu na to, co symbolizował jako bohater, który pokonał nowotwór i zwyciężał w sporcie. Chcieli znaleźć się blisko niego, bo wszyscy go kochali. U szczytu kariery do jego znajomych należeli Robin Williams, Nicolas Sarkozy, Bill Clinton i George Bush. Po jej zakończeniu Armstrong miał rozpocząć całkiem inny wyścig. Chciał zostać gubernatorem Teksasu i prezydentem USA. Zwycięstwa Armstronga były coraz liczniejsze. Zdawał się niezniszczalny, ale plotki dosięgły nawet jego. Skąd pochodziły przecieki? A przede wszystkim, co mistrz miał na swoją obronę? Mam dość tych historii o dopingu w kolarstwie.
Myślę, że to mit. Na konferencjach prasowych Armstrong coraz bardziej irytował się pytaniami o doping i tego nie ukrywał. Tuszowanie dopingu wymagało wysiłku. A czytelnicy wierzyli i chcieli wierzyć w Armstronga. Tymczasem zagadka kusiła. Gdy Pierre Ballester opuścił paryską redakcję L'Équipe, dla której od początku pisał o Armstrongu, zadzwonił do niego irlandzki kolega David Walsh. Spytał mnie, widziałeś Tour de France? Widziałem. To niesamowite, jak on bezczelnie wygrywa. To nieprawdopodobne. Trzeba coś zrobić. Napiszmy książkę. Miałem na odpowiedź 10 sekund. A już po 6 powiedziałem, racja, napiszmy. Dziennikarze rozpoczęli wielkie śledztwo. Przyjrzeli się młodości Armstronga. Odnaleźli dawnych kolegów z zespołu. Ale nikt nie był rozmowny. Wreszcie jedno nazwisko popchnęło poszukiwania naprzód. Spotkajcie się z jego dawną masażystką Emma O'Reilly. O'Reilly przez 2 lata była osobistą masażystką czempiona podczas Tour de France. Na wieczornych sesjach opowiadał o wynikach dnia. Zgodziła się na wywiad po 8 miesiącach wahań. Podczas 2 spotkań ujawniła sensacyjne fakty. Podczas masażu powiedział, że tego dnia jego poziom hematokrytu wynosił 41. Spytałam, co zrobi, a on, dobrze wiesz, to samo co wszyscy. A tak mówiła o tym, co słyszała w 1999, gdy u zawodników US Postal wykryto kortykosteroidy. Do pokoju weszło 2 z nich. Zapytali, co robić. A on, spokojnie, uzgodnimy wersję. Obtarcie od siodełka, maść z kortykosteroidami, recepta z datą wsteczną. Na tym odkrycia dziennikarze się nie skończyły. Teraz obrali nowy kurs. Dzięki innemu źródłu dotarliśmy do Betsy Andreu. Nienawidzę Francuzów, chrzanie ci. Betsy znała Lensa od początku. Jako jedna z nielicznych mogła odwiedzać go w szpitalu w 96. Informacje od niej zmieniły wszystko. Poszliśmy odwiedzić go w szpitalu z 2 osób. Wszedł lekarz i zaczął pytać m.in. o to, czy brał leki poprawiające wydajność. Lens odpowiedział, że brał erytropoetynę, hormon wzrostu, testosteron, steroidy i kortyzon. Rozmawiałem o tym z Frankiem. Powiedział, nie wiedziałem, że bierze to wszystko. Betsy utrzymywała sekret, by nie zaszkodzić mężowi, ale tego dnia przerwała milczenie. Lance wiedział, że jest groźna, bo nie chciała być cicho. Gdyby nie ona, nie wpadliby na trop dopingu Lensa. Była stanowcza. Prawda musi wyjść na jaw. Świadectwo było przytłaczające, ale nie mieli dowodu. Jak naukowo wyjaśnić tak nadzwyczajne wyniki? Były trener podsunął im wskazówkę pomiaru mocy Lensa – waty. Jako pierwszy używałem watów do pomiaru wyników. Nie mierzymy czasu, tylko waty i moc. Za ich pomocą w pewnych momentach i okolicznościach na długich, ponad 20-minutowych podjazdach po 5-godzinnym wysiłku możemy wykryć, kto oszukuje pośrednio, ale precyzyjnie. Antoine Weyer dzielił wyniki na 3 kategorie. Podejrzany, cud i wynaturzenie, jak w przypadku 455 watów, które Armstrong osiągnął 2 razy podczas Tour de France.
nie uniwersum. Gdyby do jego kostek przywiązać 45-kilogramowe ciężary i kazać mu podnosić nogi raz na sekundę, zrobiłby to 7,5 tysiąca razy. Z ciężarami o wadze 45 kg przy każdej kostce. Książka ukazała się na kilka tygodni przed Tour de France 2004 roku i była niczym bomba. Na nowe kłamstwa nie trzeba było długo czekać. Emma O'Reilly. Nie przepada pan za Emma O'Reilly? Bez komentarza. Nie używamy środków dopingujących. Czy musiał kłamać? Jako Lance Armstrong nie miał wyjścia. Lance Armstrong. Kłamstwa nadal się opłacały. Jako siedmiokrotny zwycięzca Tour de France przeszedł do historii i szybko ogłosił zakończenie kariery. Cynikom i sceptykom, którzy nie wierzą w kolarstwo, chcę powiedzieć, żal mi was, bo nie macie wielkich marzeń i nie wierzycie w cuda. Mówiąc te słowa, nie wiedział, że kilka dni później prasa ujawni dowód jego dopingu. Często mawiał, uważacie, że oszukuję? Udowodnijcie. Badano mnie 150 razy przez 6 lat i zawsze byłem czysty. Postawiłem to sobie za cel, tak jak robi to sportowiec. Przez długi czas myślałem tylko o tym. Dziennikarz L'Equipe odkrył, że laboratorium pod Paryżem bada nową metodę wykrywania erytropoetyny w próbkach z poprzednich lat. Zrozumiałem, że musi istnieć wiele próbek Armstronga z 1999 roku, że były badane i że przy odrobinie szczęścia i wytrwałości dowiodę, iż pozytywne wyniki pasują do pewnych jego wypowiedzi. Jak uzyskał zgodę świty Armstronga i UCI na dostęp do dokumentacji? Musiał być przebiegły. Krążyły plotki, że przewagę dało Armstrongowi leczenie przeciwnowotworowe, więc Damien Rieu utrzymywał, że nad tym właśnie pracuje. Musiałem dać im do zrozumienia, że to przyniesie im korzyść. Byłem podstępny, bo musiałem. Dwudziestego sierpnia prasa przedstawiła niepodważalne dowody. Pozytywne wyniki badania 6 próbek lidera US Postal. Dowód kłamstwa został upubliczniony czarno na białym po raz pierwszy w jego karierze. Myślisz sobie, już po nim, ale nie. Dlaczego miałby się martwić? Władze sportowe musiałyby się zainteresować aktami. Nie zrobiły tego. Odkrycia nie przeszły bez echa. W Dallas, w Teksasie, firma SCA Promotions przejęła dokumentację Armstronga. To ona ubezpieczała zwycięstwa mistrza na miliony dolarów. Gdyby odkryto kłamstwa, wiele by stracili. Ludzie zaryzykowali pieniądze. Sponsorzy i ubezpieczyciele inwestowali w przedsięwzięcie, które okazało się oszustwem. Firmy ubezpieczeniowe odmówiły mu premii za ostatnie zwycięstwa. Armstrong trzymał się swojej wersji. Podczas postępowania arbitrażowego musiał się odnieść do zeznań Betsy. Jak miało się to zdarzyć, skoro nie brałem środków dopingujących? Oto pytam. Ile razy mam to powtarzać?
Zeznawaliśmy pod przysięgą, powiedzieliśmy prawdę, a Lance stosował naprawdę wielką presję, szczególnie na Frankiego, żeby kłamać. Nie chcieliśmy tego, a ponieważ nie kłamaliśmy, mścił się na nas. Próbował nas zniszczyć. Przez długi czas psuł mi reputację, ale im silniej naciskał, tym silniej odpierałam ataki. Nie zamierzałam ulegać. Ja mówiłam prawdę. To nie był miły okres. Armstrong wyszedł z postępowania zwycięsko. Nie istniał namacalny dowód, że stosował doping. To dodało mu skrzydeł. Ogłosił powrót do sportu. Nie wiedział jeszcze, że popełnia największy strategiczny błąd w karierze. Cześć. Media obiegła wiadomość, że wracam do wyścigów. 9 września 2008 roku zaskoczył fanów w mediach społecznościowych. Od przyszłego roku wracam do kolarstwa zawodowego. W wieku 38 lat zdawał się mieć nikłe szanse na wygraną, a jego motywacja była niejasna. Uważam, że wtedy zrobił błąd życia i że o tym wie. Zawsze był pewny siebie. Chciał wrócić i udowodnić, że wciąż jest wielkim kolarzem. Wycofał się jako sławny milioner, ale nie mógł patrzeć, jak inni wygrywają Tour de France. Gdy zwyciężał Floyd Landis i inni Amerykanie, nie mógł tego znieść. Floyd Landis także należał do grupy US Postal. W 2006 roku zasłynął tym, że jako trzeci Amerykanin w historii wygrał wielką pętlę. Ale wykryto u niego doping i stracił tytuł. Gdy usłyszał, że dawny szef znów startuje w Tour de France, chciał oczyścić nazwisko, ale nie przyjęto go do ekipy. Martwił się, że nie dostanie pracy, a Lance znów popełnił błąd, nie przyjmując go z powrotem, dlatego postanowił wyjawić władzom, że stosowali doping przez wszystkie te lata z Armstrongiem na czele. Po raz pierwszy ktoś z kolarskiego świadka zgłaszał gotowość dowiedzenia wszystkiego, czego dowiedział się w ciągu kilku lat w drużynie Armstronga na temat zmowy w celu ukrywania jego tajemnic i kłamstw. Landis nie pominął niczego, opisując, jak gwiazda kolarstwa brała doping na jego oczach. Krąg podejrzeń zacieśniał się. Kto to w ogóle jest? Bzdury. To się nigdy nie wydarzyło. Agent federalny Jeff Nowicki wszczął dochodzenie. Gdy kłamstwa stały się dla niego oczywiste, wezwał cały zespół na przesłuchanie. Gdy Landis się przyznał i współpracował ze śledczymi, zebrano wielką ławę przysięgłych, by zbadała, czy wcześniej stosowali doping. Ta wezwała na przesłuchanie Tylera Hamiltona i innych. W lipcu 2010 roku w Los Angeles Hamilton zeznawał pod przysięgą. Bałem się, ale gdy wszedłem i złożyłem zeznania, moje życie się zmieniło z dnia na dzień. Nic lepszego nie mogło się zdarzyć, bo żyłem jakby w więzieniu, w wielkich kłamstwach, które byłem gotów zabrać do grobu. Nie chciałem mówić prawdy. Rok później dokonał się radykalny zwrot. Postępowanie federalne zostało zaniechane bez przyczyny. Do dziś nie wiadomo dlaczego, ale pamiętajmy, że Lance Armstrong był szczególną osobą w społeczeństwie amerykańskim. Nie wiem tego na pewno, ale gdybym to ja prowadziła śledztwo, myślałabym, czy chcę być osobą, która to zrobi? Nikt nie chciał.
Ktoś jednak był gotów obalić idola. Travis Tygart, dyrektor amerykańskiej agencji antydopingowej, postanowił doprowadzić rzecz do końca. Na szczęście jedynym zobowiązaniem tej niezależnej organizacji jest ochrona uczciwych sportowców, nawet w obliczu trudności, groźby śmierci czy utraty popularności. Zasady są zasadami. Jeśli sportowiec oszukuje, musi za to odpowiedzieć. Października 2012 roku agencja ujawniła w raporcie wszystko. Zeznania świadków, negocjacje z UCI, transakcje z Ferrarim, ponad 1000 stron o najlepiej zorganizowanym programie dopingowym w historii sportu. Unia nie miała wyjścia. Kilka dni później prezydent Pat McQuaid publicznie wykluczył pupila. UCI zakazuje Armstrongowi udziału w zawodach i odbiera mu tytuły z Tour de France. Nie ma dla niego miejsca w kolarstwie. Gra była skończona. I Armstrong o tym wiedział. Stracił niemal wszystko, tytuły fanów i sponsorów. W styczniu 2013 roku, po 14 latach zaprzeczeń, wystąpił w programie Spowiedniczki Gwiazd Oprah Winfrey. Przyjmowałeś zakazane środki, żeby poprawić wyniki? Tak. Także erytropoetynę? Tak. Cieszyłem się. Pierwsze pytania były świetne. Byłem też zaskoczony. Nie sądziłem, że kiedykolwiek usłyszę te słowa i że usłyszę je z ust Lance'a. Byłam zaszokowana, że przyznał się do brania dopingu. Nie powiedział całej prawdy, ale przynajmniej część. Wtedy jeszcze miałam nadzieję. Czekali na ten moment latami, ale ich radość była krótka. Odpowiadał wymijająco. To była kpina. Zrobił to, bo chciał oczyścić swój wizerunek, a nie dlatego, że żałował. Wypadł 100 razy gorzej niż mógł. Nie był przekonujący. Nie umiał udawać, że żałuje. By dowieść, że się zmienił, zaczął przepraszać kolegów. Na liście znalazł się Christophe Basson. Umówił się z nim w paryskim hotelu. Przyjechał nieogolony i w czapce, żeby go nie rozpoznano, więc go nie zauważyłem. Gdy rozmawialiśmy, nie widziałem w nim tamtego człowieka z końca lat 90., który przerażał jednym morderczym spojrzeniem. Był zniszczony psychicznie. Przez 13 lat kłamał, by podtrzymać legendę mistrza, który wszystko zawdzięczał sile woli. Dla jednych był manipulantem i oszustem, dla innych kozłem ofiarnym systemu. W jego sprawie nigdy nie było zgody. Nigdy nie pokazał, że pragnie zmazania win. Wydaje się, jakby wciąż coś ukrywał. Byłoby wspaniale, gdyby pomógł ruchowi antydopingowemu, ale raczej tego nie doczekamy. Wystarczy spytać, co by zrobił, gdyby mógł cofnąć czas? Gdybym znów zaczynał w 95 roku, gdy było to powszechne, zrobiłbym to znów.